Idź dalej. Tego nie rozwalisz, ale weź sobie checkpointa. Tam jak widzisz masz skrzynkę. O! Czyżby było tak będzie? No. Tak? Musisz to zapchać na dół. Aha. Myślę, że młotek będzie i krok będzie mógł tak z młotka pocisnąć skrzynkę. Ja się zagapiłem! Po co się na mnie patrzy? Jak widzisz, masz takie bombki, nie? No. No chyba już wiesz, co masz z nimi zrobić, nie? Ale spokojnie, to jak się wrócisz... No? Odłóż tą bombę, bo nie doskoczysz. Wracaj się tam. Ona będzie od nowa lecieć. Co za paskudna... Co za paskudna bomba, nie? No by... Ja myślałem, że to naprawdę łatwy poziom będzie mnie czekał, a to ja widzę, że kurde ładnie będę miał przysrane. Nie trafiłeś. Wow, nie zauważyłem. O! Brawo, udało się. Za którym razem? O, fajnie. Niebieskiego byś za chiny nie doskoczył. Wtedy bym co zrobił? Byś miał problem. No taki, żebyś musiał od nowa. Emocjonalny też by miał problem? Tak. Aha, znowu mnie coś ciężkiego czeka. No dobra, zatem ruszamy dalej, zobaczymy co tutaj nas będzie czekać. O, Donkey Kong widzę będzie. Ała. Szybciej. Szybko biegnij, krok. O nie. No nie gadaj. Znowu. O nie. Jedziemy. Teraz tak. Dobrze. Tu nie było żadnych klejnotów, więc dobrze chyba się stało. Elegancko. Kurde no, szybciej krok. Nie rób takich rzeczy brzydkich. Dobrze jest? No idź dalej. Wiesz co tu masz zrobić? No, ale... Teraz. Ba! I mogę już iść sobie? Czy mnie przejedzie zaraz coś? Dobrze, jesteśmy z powrotem, po raz kolejny zresztą, ponieważ ja jestem kaleką i grać nie potrafię w tę grę. Tak? Wyjaśniliśmy sobie to? Czy coś masz jeszcze do powiedzenia? Graj dalej. Dobra. Więc teraz jak widzieliście, musieliśmy zmienić trochę zwrotnicę kolejową, dlatego że gdyby nie to, to on by cały czas się kręcił w kółko, a my byśmy nie mieli tej ścieżki, która jest teraz, prawda? Tak więc, no, mam nadzieję, że obserwujecie, jak tutaj gram, bo to jest ważne. Chyba, że wolicie se mnie w tle słuchać, ale potem będziecie mieli trochę przesrane, jak będziecie sami grali. A ten Let's Play to jest trochę taki poradnik dla osób, które chcą przejść dalej grę. Tutaj już jest bardziej skomplikowane, więc od razu nie włączaj tego. Okej. Okay. Bo tu najpierw będziesz musiał zrobić dźwignię i podnieść to koło. Kurde. Dobra, lecimy. Czyli dźwignia jest tutaj, tak? I dźwignię teraz, tak? Tak. No
no i możesz sobie tam na dół, na balon iść. Aha, na balon. Według mnie jest łatwiej. No masz rację, jest łatwiej. No. No chyba się domyślasz. Kurde! Co ja za stronę wybrałem teraz? Nie ważne jaką stronę byś wybrał, i tak by cię przejechał. Fuks. Dwójkę, jedynkę. Patrzcie na to. O, rozpieprzył się. Ale beka. Jezus Maria, ale tutaj skakanie po tej sekwencji to jest naprawdę makabra jakaś. Tak szczerze. I możemy tu iść, tak? Brawo, masz wszystkie koła. Zrób sobie save state'a, bo zaraz zjebiesz. Myślisz? Dobra, jesteśmy tutaj na dole teraz. I co, czeka mnie jeszcze gorsza sekwencja? Ty wiesz, no... O nie... A to jest łatwe chyba. Zobaczymy. Co jest trudnego w tej platformie? Teraz tam. Nie no, to łatwe to jest. To jest bardzo łatwe. Bo to tylko wystarczy mniej więcej trafić na dobry moment. Jeżeli chodzi o skoki. No widziałeś, że tam masz pośrodku kolorowe klejnota? Tak. Co z nim zrobisz? Musisz to wziąć. Skok. Tak? Aha. A, no to nie byłem przygotowany. Aha. Okej. O, widzisz? Za drugim razem, ale się udało. Tak, za drugim razem dlatego, że był jeszcze jeden raz, ale ja go pokazywać nie będę. Bo to wstyd. Wstydzisz się. Słuchaj, mam jakiś honor, tak? Zrób. Bo tu jest taki moment, gdzie... Potrafią być niewidzialne ściany, gdy skaczesz po tych platformach. Wersja PC-towa jest lepsza. Dobra. I... hop. Mówisz, że wersja PC-towa jest lepsza? Tak, bo ci się nie zblokuje nagle z dupy, jak będzie skakał. I co? Dalej. Wow! Ile tych pięter jeszcze? To jest ostatnie. A, trzy tylko. Okej. Okay. W sumie? I teraz tu. A po co jest ten? No jak to po co? Żebyś się pytał! Ale już mam wszystko zebrane. To musisz tam iść. Aha. Okej. Okay. Widziałem. W ostatniej chwili widziałem. Skok. A jeszcze nie tu. Tu. Wskakałem i X wciskałem. No bo masz opóźnienie. Dobrze. Widzisz? O kurde. Czemu tak? Czemu to takie jest? Nikt nie powiedział, że życie jest proste. Czyli ten świat, mam rozumieć, że wprowadza teraz trudne poziomy? No nie wiem. Chcesz mi powiedzieć, że to jest odpowiednik tej pustyni? Skoka jedynki? Może. Nie, no trochę łatwiejsze.
O, dobra, jest. Udało się, udało się. Jest. Dobrze, dobrze. Świetnie. Tak? Teraz możesz iść na wyścig. Dobra, a coś powie? Jesteś moim przyjacielem. Na zawsze. Tak? Dobra. Dobra, to teraz lecimy na wyścig w takim razie. Jest, ma oponki. Mogę to wziąć? Jeszcze tego nie zbieraj. Zaraz się dowiesz, co z tym. What? Okej. Okay. I mogę wsiąść i jechać. Tak. Bułka z masą to będzie. No nie wiem. Myślę, że wyścig łatwy będzie. Ale ty wiesz, że musisz wejść do poziomu. Aha. Myślę, że mogę w niego wsiąść i ten. To jest wyścig z tymi Dantinosami? Race day at Gold Rock. O! Taki Mario Kart, tylko że w kroku. Co? Czemu oni wystartowali? Ej, tak się nie bawimy, ej. Powinny być światełka takie trzy i czwarte jako zielone. Ty myślisz, że tutaj światła wymyślili? Ale tutaj widzę, że poziom ma chyba małe problemy ze sobą. W wersji PS1. Tak więc to nie moja wina. To nie moja wina, ludzie. No właśnie, dlatego nie lubię tego poziomu, bo się łatwo zblokować. Aha. Czy jest jakiś poziom, którego nie lubisz tutaj? Okej. Okay. Ale przyznaj, że graficznie i soundtrackowo wypada fajnie poziom. Tak? Tak, ale wy już ich nie dogonisz. Będziesz musiał drugi raz tutaj wejść. Ale przynajmniej mam zebraną statuetkę, tak? Już jej nie muszę zbierać. A da się jakoś szybciej jechać? Nie. To jest tempo, jakie ja muszę mieć. No co ty dajesz? Ale biedny wyścig trochę. Trochę biedny wyścig, nie żeby coś. Szkoda. Już ich nie dogonię, mówisz? A nie przez sekundę. A tu jednego wyprzedziłem. Jestem trzeci. A myślisz, że oni nie zwolnią po drodze? Pewnie jakiegoś power-upa użyją i zaraz zwolnią. Albo ktoś przeszkodę im skórkę od banana ten rzuci. Ale tutaj naprawdę w niektórych momentach to tak FPS-y wariują, moi drodzy, że to jest szok, ale to niestety jest problem wersji na PS1, bo chyba wersji PC tutaj tak nie ma, nie? Wersji PC tutaj tak nie ma. No to widać, że krok dwójka trochę przekombinowany w takim razie jest. Prawda? Ja. Dobra, drugi jestem. A ostatni jak już nie dokończysz. Myślisz? Bo to kurde zbieranie klejnotów mnie spowolniło. Ja umiem zebrać i wszystkie klejnoty i wszystkich dogonić. Ale ty to jednak jesteś dobra w krokach. A ja jestem słabiak. Ale kurczę, muzyka jest tutaj fajna. Fajna, kurde, wciągająca. I kurde, bardzo ładny poziom pod względem kolorów. Jest taki bardzo kolorowy, to muszę przyznać. Bardzo kolorowy poziom, to mi się podoba. Ja ogólnie lubię takie kolorowe poziomy w grach. A ty? No. Takie przyjemne dla oka, nie? Idziesz. Jadę! Jestem niepowstrzymany! Jestem pierwszy! Patrzcie na to, kurde, moi drodzy!
Prawdziwy mistrz! Za kółkiem! Krok Team Racing! Yeah! Dopiero za piątym razem! Mu wyszło! Nie musisz tutaj podkreślać! Wyszło to za pierwszym! Nie. Od końca! Ile mamy klejnotów? 765! Wow! Well done, Krok! No! Tak, to był zdecydowanie trudny wyścig. Dobra, tu mamy statuetkę. Dobra, mogę to, czy nie mogę? Najpierw musisz iść do pewnego gościa. Aha. Dobra, to zobaczmy sobie tylko jedną rzecz jeszcze, zanim skończymy, bo to będzie koniec na dzisiaj, jeżeli chodzi o dzisiejsze zmagania. Trzy poziomy mamy zaliczone, tak więc to jest chyba dobrze. Tutaj, pewnie to tutaj trzeba przynieść, tak? O, tam coś widziałem na dole jeszcze. I to są wszystkie poziomy, tak? Tutaj. No wejdź tu. Tutaj masz gościa, który robi kociołek. O nie. Panoramixa, musisz się go popytać. Kociołek Menelixa, no nie. No i najpierw do tego gościa. Aha, dobra. Tutaj tego, tak? A, on sodę potrzebuje. Tylko nie wiem, która to jest soda. Zbierasz różne rzeczy. To jest cukier. Cukier, słodkości. Więc tu mamy porobione poziomy, tak więc będę pamiętał, że tu już mam zrobione. O, i to jest to, tak? No to jeszcze nie wszystko. Ale warto, żebyś jeszcze pogadał z królem. No dobra, no to teraz idziemy do tego typcia, gdzie on jest? Nie, tam na dole coś miałeś! No, szukaj! Tu na dole? No tak, stąd zebrałem cukier. A, no to jeszcze tylko tam. No zobaczmy, co on będzie chciał. Nie pytaj się go! Do wody. Wszystko? Tak. No i nie pytaj się go. Idziesz do króla. Możesz wrzucić mu do kociołka. No. I podejdź do kociołka. No i to tyle. Idziesz do króla. Od niego hajs powinieneś dostać. Chyba, że coś źle zrobiliśmy, ale to już nie pamiętam. ...865, dobrze! Dobrze, mamy hajsidło zebrane. Dobra, fajnie. Dobra, to patrzcie na to. Tam mamy wyścig zaliczony. O, czekajcie, aż wezmę tam. Tam mamy wyścig zaliczony. Tu mamy jeden poziom zaliczony. Tu drugi mamy poziom zaliczony. Dzięki. Tu mamy wodospad lawy. Tak, wszystko fajnie. Więc teraz możemy przyjść tutaj i w następnej sesji zacząć zabrać się za te tutaj poziomy. Nie wiem, który pierwszy lepiej zrobić, czy ten. Tu? Bo to jest tak, raz, dwa. Nie licząc oczywiście tego królowego. Tu? No tu. Dobra.
O. Raz, dwa, trzy. To teraz nie licząc tego królewskiego poziomu, tego wiesz, za te totemy, to mamy cztery poziomy do zrobienia. Albo trzy. Pięć. Jak pięć? Nie było tam innych. Tutaj dwa. Gdzie tu jest jeszcze jeden poziom? Dwóch bossów i puzzle. No dobra, ale gdzie tu jest niby jeszcze jeden poziom? Bo tu jest tylko te drzwi są. Ale ja z bossami liczę. Aha. Okej. Okay. No dobra. Dobrze, moi drodzy, tak więc to by było na tyle. Dziękujemy wam za oglądanie, bo ja tu jestem z Justyną, przyjmę piątkę. O, jak widzicie, przybiła ze mną piątkę. O, proszę bardzo, to jest jej rączka. Mamy nadzieję, że wam się spodobała sesja. Mamy nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny ja prowadzę ten let's play wraz z Justyną. I co, to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Jeżeli jesteście nowi, to zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i tak dalej, i tak dalej. Zapraszam na socjale, linki są pozostawione w opisie. No i co? Tyle od nas. O Jezus Maria, fu, weź, ty. No. Dobra, trzymajcie się, cześć i bajo. No? Nie. Pożegnaj się. Bajo.